Monitoring, systemy alarmowe i patrole Straży Miejskiej na specjalnie przystosowanym do leśnych warunków kładzie. Wszystko po to, żeby w naszym mieście było coraz bezpieczniej. Wejherowska Kalwaria nie tylko jest miejscem kultu religijnego, ale w tym miejscu bardzo często przychodzi młodzież na wagary, jak również nasiadówki robią sobie amatorzy picia pod chmurką. Właśnie tym złym zachowaniom chcemy zapobiec i dlatego będziemy Kalwarię Wejherowską patrolować kładem. Kład, jaki posiada Straż Miejska, to pojazd, którego pojemność silnika wynosi powyżej 50 cm sześciennych. Kład wyrusza w teren już od najbliższego tygodnia. Funkcjonariusze patrolować będą Kalwarię oraz tereny leśne co najmniej do końca września.